W dzisiejszym odcinku wraz z Filipkiem sprawdzimy sobie najbardziej ikoniczne akcje polskiego freestylu. Przejrzymy te najbardziej pamiętliwe i memiczne freestyle. A to dlatego, że Filipek, tak samo jak inni wspaniali artyści, będzie grał na Lech Polish Hip Hop Festival. W tym roku Lech Polish Hip Hop Festival obchodzi swoje 10-lecie i z tej okazji jeździmy sobie naszym festiwalowym kamperem do różnych miast, aby odwiedzić raperów występujących na festiwalu i nagrać z nimi różne ciekawe materiały. Zapraszam do odcinka z Filipkiem. Witam w kolejnym odcinku naszego segmentu kamperowego. Ze mną Jurkowski dzisiaj. Siemano, witam serdecznie. Jest z nami również Filipek. Siemaneczko. Siemaneczko, Filipek. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o freestylu w klimacie płockim, bo pamiętam, że w poprzedniej rozmowie, która była u Jurkowskiego na kanale. Tak, jest, zapraszam. Powiedziałeś, że twój debiut w Płocku, jeżeli chodzi o festiwal nasz płocki, to właśnie freestyle. Tak, ja byłem wtedy takim rebel małolatem, który powiedział, że jeżeli mnie Płock nie chce zaprosić na hip-hop festiwal jako rapera, a uważałem, że wtedy na to zasługuję, to sam się proszę na hip-hop festiwal i wygram bitwę. I wygrałem. Mhm. W temacie freestyli chciałem się zapytać ciebie, bo będziemy dzisiaj sobie przeglądać ikoniczne freestyle, które były w internecie. Chciałem się zapytać, jaki jest twój personalnie ikoniczny, taki najlepszy freestyle, który pamiętasz? Kto ci najbardziej wpadł w pamięć? Kurde, jednego takiego nie powiem. Na Może pewno... być twój? Nie, żadnego mojego. Na pewno śmiałem się niesamowicie na pierwszej walce Rydera z Boberem w Szczecinie. To jest taki insight, pewnie tego nie masz. Ryder to ten, co na wózku się porusza, na takim chodziku. Na pewno taki zajebisty freestyle, który pamiętam, to był Peusa z Milem na WBW bardzo dawno temu. No i co? I jakiś jeszcze ikoniczny? Nie wiem. Dla mnie jednym z najbardziej ikonicznych freestyli tutaj, i to ci powiem szczerze całkiem, 2014 rok, bitwa o Dolny Śląsk. Moja z babką. Twoja z babką. Myślę, że wielu Polaków powie w ten sam sposób. Wielu Polaków. Wielu tak. Polaków doceni kunszt tej bitwy. Dekada, prawie. Faktycznie. Czy babka w ogóle potem jakoś jeszcze pojawiała się w freestyle? Nie, babka się pojawiła w tym klubie, w którym idę zaraz na trening. Kiedyś przyszła. Nie kiedyś, okay. Przyszła rok temu. Wow. No. Czyli można powiedzieć, że wersy się sprawdziły, że poćwiczyliście. Tak. Ja bardzo źle zrobiłem, że babki wtedy nie namówiłem na wspólną fotę, nie podkręciłem do Fame MMA i tak dalej. To by mogło być ciekawe. Przerosła mnie ta sytuacja wtedy personalnie. Obejrzyjmy sobie jakiś tam fragment. Ciekawe, ile ja wtedy ważyłem. A ile miałeś lat wtedy? 18. Rena, co tu robisz? Miałeś kręcić klipy w 100%. I to jest tak, nie dokładnie. Te reakcje babki są zajebiste. I Filip to wzgnieci. Nawet twój chłopak jest od ciebie bardziej kobiecy. Wtedy się bałem, że dostanę w łeb od tego chłopaka, ale ja nie znałem tego chłopaka. A zdarzyła się taka sytuacja kiedyś, że pewnie tak, że ktoś bardzo mocno zareagował na twoje wersy? Ktoś mi kiedyś z bani na Cypherze pod Kłebo na Fide chatą albo pod sklepem, gdzie pracował jego brat. Ty głupie strasznie. Okej, okay. Bo ktoś myślał, że ja o nim freestyluję, a to Player w ogóle freestylował, taki były freestylowiec o tym gościu. Ja myślał, że to są moje słowa. Aha. Podszedł mi z bani. Od razu, tak. Z partyzanta. Tak. Mam wideo, które bardzo nawiązuje do takiej sytuacji. Na pewno widziałeś Koro versus Edzio na konferencji High League. Widziałeś tę sytuację? Widziałem. Obejrzyjmy sobie. Ej, po pierwsze, nie ma dziś stołów, prosta sprawka, bo Edzio by wchodził tak jak w McDonaldach, a twoje TikToki to było przykre. Już Pawłowskiego nigdy nie nazwę cringe'em. Strasznie sucho brzmi bez publiki. Tak. Że nie ma reakcji, nie? Tam, gdzie Józef Bratan bez i potem się wydarzyła sytuacja. Dawaj ją. O. On freestyle'ował, Józef. Ja wszystko wiem. Józef, brata. A to jeszcze stół. Józef, brata. A wszystko widzę. Ty. No wszystko dobra, mogę ci powtórzyć ten wers. Powtórzyć mogę teraz? Jak powtórzysz, to ci obiecałem, że... Ale stary, słyszałeś ten wers? To jest troszeczkę dziwne podejście do freestylu. Znaczy, to jest tak. Ja uważam, że freestyle to jest taka dziedzina, w której możesz komuś powiedzieć prawdę, ale ktoś nie może się o ciebie obrazić, nie może, bo to tak. Jest freestyle. To jakbyś na przykład wszedł na stand-up i na przykład gruba baba przed tobą stoi. I by się obraziła, siedzi, że ją i by się cisną. Obraziła, ale w gruncie rzeczy ona jest gruba tak naprawdę. I ja na przykład uważam, że Koro to samo myśli o tym Józefie Bratanie, co nawinął, ale ze względu na sztukę i na konwencję Józef Bratan nie powinien się na niego obrazić. Nie powinien. Chociaż z drugiej strony te 5% mnie trochę rozumie jakby Józefa Bratana, że ty, ja się w to nie bawiłem, nie? I tak dalej. Więc wiesz, jakby... Gdzie mnie zapyt tutaj, wiesz, tak, wierzysz do tego, nie? Musi brać udział w zabawie. Dokładnie, na przykład, wiesz, nie był na bitwie freestyle'owej, nie? Wiesz, jakby na przykład ziomek na wózku inwalidzkim przyjechał na bitwie freestyle'owej, to bym i ja bym z niego szydził, to okej, bo przyszedł na bitwę freestyle'ową. Ale wiesz, jakby były takie sytuacje, w których ktoś się
spinał o tym, że został chamsko odciśnięty na bitwie, a on w niej nie brał udziału. I ja to, wiesz, ja się nigdy o to nie spinałem, bo ja mam bardzo duże poczucie dystansu, ale ja rozumiem, że nie każdemu się to może podobać, nie? Natomiast ta cała sytuacja jest po prostu zajebiście śmieszna. Jest. Widzę wszystko. Mega. I powiem wam tak szczerze, że no jakby, dobra, okej, okay, nie jest erudytą. Myślę, że jakby stanął do, wiecie, do testu Mensy z Korem, to by Koro wygrał. Ale ja lubię Józefa. Jakby mnie on śmieszy, mnie on bawi. Jakby... No jakby jest jakiś, nie? I tak dalej. No, to prawda. To była zajebiście śmieszna sytuacja. Może mu trzeba różaniec ten górski. Kolejny ikoniczny freestyle, który chyba no wszyscy znają. Nie, no jest genialny ten freestyle. To jest niemożliwy poziom dla mnie. Dobra, ja się muszę jedną rzeczą pochwalić. Nie powinienem tego robić, nie mogę tego robić, ale to zrobię. Panowie, muszę wam coś pokazać. Masz swój freestyle. Nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy ja oglądam ten freestyle z kimś, bo oglądałem go już wcześniej z kimś, tylko tego materiału nie mam. Z Marylą Rodowicz? Maryla Rodowicz widziała ten freestyle. Nagrywałem z nią odcinek, w którym reagowaliśmy na ten freestyle. Okej, i czemu to nie wyszło? Niestety złośliwość rzeczy martwych, dysk, na którym mieliśmy surówkę, nam padł, ale to jest reakcja pani Maryli na freestyle Parysa. Okay. Więc jest dosyć ciekawy. Obejrzyjmy. Pani Maryla. Elo. Elo. Stary leży na wersalce. Stara przester sobie tu na tarce. Ja pierwsze, jak on ma mordę. Tak. Wiesz co, ja myślę, że ten freestyle nie siadłby, gdyby nie ta facjata. Tak. I nie siadłby, gdyby nie ten pokój. Właśnie nie siadłby to chciałem powiedzieć. Ta lampa. Czasami, stary, w tym życiu bywają takie momenty, w których jakieś siły się muszą spotkać, żeby wyszło coś niespodziewanego. Tak, skumulowana. Tak jak ten Josef Bratan, nie? Tak, i tak dalej. Tak. Tak? Może to nie jest tak wiekopomna chwila, jak ten freestyle Parys, ale ja jestem przekonany, że Parys już niczego takiego wiekopomno by życzył mu tego, ale już wiesz, jakby nie zrobi, bo to było to... One and only. One and only, tak jak ja już nie będę miał walki z babką, nie? No, no nie. To jest trzy razy śmieszniejszy, biorąc pod uwagę ten mikrofon chociażby, który ma taką... Daj początek i tą jego mordę, jak on się przygotowywał, jest stary, jak ja na rozgrzewce do walki, stary, brakuje, żeby pajacyki tam robił, nie? Jakby wiesz, jakby ta facjata mu się, glaca mu się zaświeciła prawie, żeby wiesz, jeszcze więcej było tych punchy, no jak wiesz, to jest to jak nie dzisiaj, to nigdy, nie? I tak dalej, no. Tak. Brakuje, żeby walkę z cieniem tam jeszcze zrobił, nie? One opportunity. A, dokładnie, stary. Mam spaghetti, chłopie. Yeah. Dwóch wybitnych freestyle'owców. Okay. Syn młynarza, syn wędkarza. To nie widziałem. Nie pamiętam tego freestyle'a. Jadłem tego pączka napełniony miłością. Miłością. To jest proste. Polewy dajesz ostre. Yo. Idealny temat dla grubasów. Ja jestem fałem, naprawdę. Znaczy, powiem tak, to było... Ale i tak mnie śmieszyło, nie? Ale mi się podoba właśnie to, że wiesz, jest bitwa, która jest notabene faktyczną bitwą, WBW. Znaczy, mi się to podoba, że on ma to jest najlepsze tak, w tym. Wiesz, to jest fajne. W ogóle syn młynarza to jest mega ciekawa osoba, bo to jest jakiś gościu, który ma jakieś alter ego, po prostu, w sensie to jest normalny, poważny gościu, to kurwa, pamiętam, na żywo. Przyszedł gdzieś właśnie, że chyba na ten, że wszyscy mówią, to syn młynarza. W ogóle, się nie odzywał, nie, i tak dalej, się kupił, ja uśmiechał. Ja mówię, jak syn młynarza, my już, a gościu tam przyszedł jakby z Norwegii. Tak. No, jakąś tą maskę założył, no, mówił, że on tam jest tym maklerem, i tak dalej, no. Ciekawa postać, nie? Ciekawa. Na pewno. Rafonix freestyle. Dobra, kolega dał nutę. Ale to jest ten sam case, co właśnie z Parysem. Ten jakość mikrofonu, ten pokój. Ale to nie jest przeróbka? To jest na żywo? Nie, to jest na żywo, to jest faktyczne. A nie widziałeś tego nigdy? W sensie, ja widziałem, ale zawsze myślałem, że to jest jakaś przeróbka. Nie, oryginalny freestyle. To nie jest jakiś chamski gryps, to nie jest... Więzienie w Iławie. Jest taki, tak wielki mózg, tak wielka głowa. Więzienie w Iławie, w ogóle jakiego mam insight, w ogóle historię o tym. Kiedyś wyzywałem się z jakimś prawniakiem, to było bardzo, bardzo dawno temu. Nawet nie wiedziałem, kto to jest. On chyba też nie wiedział, kim jestem. Coś w komentarzu się zaczęliśmy do siebie sadzić, nie? Okay. Żeby cię w więzieniu w Iławie. Ale że w Iławie akurat. Tak. Ta Iława jest istotna. Tak, tak. Myśmy się zaczęli coś... uczyć wtedy w komentarzach, ja nie wiedziałem, kto to jest, my, wiesz, niesamowite. Bober versus Szyderca. No, to jest zajebiste. I tu mi się najbardziej podoba jeden moment, który jest takim klasykiem. Że beat dostał więcej chaosu od ciebie. Tak. Jezu, strasznie tryhardował tu Szyderca. Po pierwsze, weź mnie posłuchaj, bo beat dostał więcej hałasu od ciebie. Misz. Genialne. Ta walka zrewolucjonizowała polski freestyle, bo skończyło się tryhardowanie, uważam. I zaczęło się bardziej na luzie podejście. Mm-hmm. Nie? Bo każdy do tego czasu miał trochę podejście jak Szyderca, jak ja trochę wcześniej, Edzio, że wiesz, rzucisz więcej pisanek, w sensie pisanek pre-made'ów na coś, co wiesz, już drogą dedukcji albo wykminiłeś wcześniej trenując, albo coś. A propos Polish hip-hop, to nie wiem, to jest moja scena. I wiesz, jakby takie jakieś gry słowne, no jakby gry słowne, jakieś nawiązania, a to trochę nie prostota. O to w tym wszystkim chodzi, nie? Jakby, wiadomo, jest prostota, która mnie nie śmieszy, jak wchodzi jakiś, wiesz,
Drechol i mówię, twoja stara, jakby dalej, to wiesz, jakby to jest żałosne, ale jak wchodzi ktoś, kto jest dobry i jakby ma ten vibe, nie? To też jest niepowtarzalna chwila, uważam, w plus, jak wydarzy się jakaś sytuacja i potrafi do niej nawiązać. Na żywo, nie? Nie wiem, sytuacja Babinci. Tak. To też jest bitwa, która moim zdaniem była bardzo, bardzo mocno... Ikoniczna. Ikoniczna, dokładnie. Brakowało mi słowa właśnie. A tu freestyle Kubo na Fidę jeszcze wskoczyło. Tak, jest. To jest Jakub versus Filipek. Wiecie, co się dzieje? On do mnie dzwoni, jakbym był k***a fryzjerem. Przejście, dawaj. Yo. Tak bardzo miałeś wytwórnie, że po czasie aż ja sprogresowałem. Lecę ziom, po czasie aż Filipek się nauczył flow. To też jest ikoniczny moment. No, ja w ogóle jestem fanem całej akcji, która wydarza się na Facebooku po całej tej bitwie, jak zmienialiście te profilówki. To jest ikoniczny moment w moim życiu też uważam, bo ja naprawdę nie chciałem tam być na tej bitwie freestyle'owej, nie? Jakby wracałem w ogóle dzień wcześniej chyba też właśnie a propos przemelanżowałem gdzieś, nie? I tak dalej. Taki nieświeży wracałem. Pamiętam, że miałem też taką historię, że jak już się zdecydowałem na tą bitwę, to musiałem zawrócić gdzieś na autostradzie i tam nie było stacji benzynowej. Nowej i miałem chyba na liczniku, że jeszcze 10 km, a do stacji benzynowej było 18 i ja się tak wlokłem prawym pasem, nie? Tak na granicy, na światłach awaryjnych, nie? I wiesz, w ogóle tak wszystko, wiesz, przyjechałem, mówię, dobra, śmiesznie postoję pod sceną i ten Kłębo mnie tam zapisał, nie? Śmiesznie, no. Fajne. To jest ciekawe. Wstety, to jest no. Bardzo fajna bitwa w ogóle. No i mam jeszcze, co tu jeszcze mam? Oki Daily Grind Freestyle. No, może być Oki Daily Grind Freestyle. No, tutaj mamy ten rodzaj freestylu, który jest, no wiadomo, że przygotowany wcześniej. Właśnie zastanawiam się, jak to definiować. Nie bo... wiadomo, ale to, nie, no bo on chyba to jest jakiś jego kawałek. To jest pisane, tak? Mi się wydaje. Bo to Preston kiedyś też tak nawijał często, świętej pamięci. Jestem ostatni w tym sezonie, mówię to jak Seed. Ostatni prawdziwy, od kiedy się pojawił plik. I tu jest bardzo podobny case, nawet w polecanych. Jakub freestyle z Radia Nuance. To też jest pisany freestyle. To jest pisane też. Ale ten freestyle, tyle ile tam jest genialnych wersów przeklinionych. Zajebiste. No, pod stopami Andy jestem bas astral. Zajebiste. Albo 4000 jakbym zbudował Kapitol. Sztos. To dla moich fanek, co jeszcze nie widziały tamponów. Nie kupujcie fentanylu na czarno. Nie kupujcie drogich ciuchów, nie warto. Nie warto. Fajny wers był tam, że czemu, tak. Bo nie ma czemu. No. Dobrze, pogadaliśmy o freestylu trochę, to tak. Może teraz coś pofreestylujemy. Tak. Daj jedno słowo. A wy umiecie freestylować? Oczywiście. Niestety nie. Jakie słowo pierwsze? Główna scena. Kamper. To są dwa słowa. To może damy scena. Scena. Kamper. Dawaj słowo jakieś. Kamera. 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 Lecimy. Raz. Ja wpadam tu na freestyle, bardziej ikoniczny niż na Wikara Phoenixa. I to jest tak, jo dokładnie, wers nie jest wsiurski jak Edzio. Tylko że to różeniec górski, nie różaniec. Dokładnie sprawdzaj, mam tutaj brzmienie. Filipek, Polish Hip Hop, pierwszy raz na scenie. Tak nawija pod ziemię i to jest tą zajawką. Jak będzie 1000 lajków, to polecę tam z babką, dokładnie, yo. To jest moja forsa, lepszy niż Józef Brata na nowych gołcach. I to jest tak, yo, nawijam tutaj o kamerze. Dzisiaj jest ikonicznie, bo jest Filipek w kamperze. I to jest tak, yo, dokładnie sprawdzaj teraz, brachu. Ja lecę tutaj, a beat wysmażył Yahoo. I to jest tak, yo, dokładnie lecę teraz dalej. Filipek i Yahoo, jak Bedol S i Lanek. I to jest tak, yo, dokładnie lecę tu wspaniale. Jak wpadam, zaproszą mnie tu wszystkie festiwale. To Filip i to jest tak. Nie jestem tu. Mam panczy w wejściu tak jak Oki, bo 4-7 jeszcze raz sprawdzę. O, skończył się. Dokładnie, ja teraz zrobię. O, muszę zmienić śpiewkę se jak Sobel. I to jest tak, yo, dokładnie sprawdzaj teraz, braga. Mam tutaj jak Białas, luz Balenciaga. To Filip i to jest tak, więc wyciągnij wnioski. Jestem większym dziadersem niż ziomek Jurkowski. I to jest tak, yo, dokładnie sprawdzaj teraz, wiem. Jestem takim oldschoolem, że będę na rap stage. Ej, dzięki. Dziękujemy. Yo. Pięknie. Pozdro. Thank you.